Panie doktorze, skracamy dystans już nie 2 metry, ale 1,5 metra odległości musimy zachować między sobą. Takie będą najnowsze rządowe przepisy. To jest dowód na to, że odsyłamy koronawirusa do kąta? Nie, to jest tylko moim zdaniem pewnego rodzaju eksperyment władz polegający na tym, że pozwalamy ludziom gromadzić się w większych grupach, ale jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jeżeli te zasady nie będą przestrzegane, obawiam się, że te zezwolenia zostaną szybko cofnięte, dlatego że zobaczymy wzrost liczby zachorowań. No właśnie, na papierze wszystko można napisać. 1,5 metra, 2 metry, 3 metry. Pytanie tylko, jak ludzi w kolejce w supermarkecie mam przekonać, żeby nie wchodzili mi na plecy, a często tak właśnie robią. No cóż, to jest kwestia pewnego rodzaju, moim zdaniem, albo edukacji, albo jednak wymagań po stronie organizatora, czy to imprezy, czy po stronie właściciela sklepu, czy jakiejś innej instytucji, gdzie się ta kolejka tworzy, no bo oczywiście ludzie mają stare nawyki, no czyli właśnie gromadzą się w tłumy, gdzieś tam chodzą sobie na plecy w kolejce, natomiast powinniśmy zdecydowanie promować w tej chwili większy dystans i tam, gdzie go nie możemy zachować, jednak powinniśmy cały czas wracać do maski na nos i na twarz. To chwila promocji w naszej rozmowie. rmf24.pl to jest ważny adres, bo tam widać, jak rozmawiamy, i ten adres teraz właśnie polecamy. Panie doktorze, najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia dzisiaj. 399 nowych przypadków. Co mam o tym myśleć? No jest to jedna z wyższych liczb zachorowań na dziennym raporcie. To oznacza tak czy inaczej, że rośnie nam tak zwana średnia tygodniowa zachorowalność już od kilku tygodni. Tak naprawdę od początku czerwca obserwujemy ten trend. On jest bardzo powolny, ale jednak wyraźny, co by wskazywało na to, że mamy większe krążenie wirusa w populacji, choć należy powiedzieć, że ono wciąż jest niskie. To tak, ale skąd się bierze ta wyższa liczba? Widzi pan gdzieś konkretną przyczynę? A to jest oczywiste, bo przecież mamy od mniej więcej początku czerwca spore poluzowanie i teraz kolejne. W związku z tym my widzimy przede wszystkim zachorowania w ogniskach epidemicznych. Proszę zwrócić uwagę, że ostatni tydzień to są głównie doniesienia o wieloosobowych ogniskach związanych z weselami, z pogrzebami, imprezami, koncertami. A więc myślę, że to jest główna przyczyna tego, że pojawia się nam wiele osób zakażonych w tym samym momencie, w tym samym miejscu. I to jest ten niepokój, który budzi przede wszystkim nasz niepokój, że w takich obszarach mogą znaleźć się osoby również starsze, osoby schorowane, które mogą trafić do szpitala. I tu jest ten parametr, którego trzeba najbardziej, moim zdaniem, pilnować. Ale mianowicie ilość hospitalizacji i ilość osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Ale ktoś może na powiedzieć razie tak. Te dane są stałe. No właśnie, ktoś może powiedzieć tak. Mieliśmy obostrzenia, było dziennie 300, 400, 500 przypadków. Poluzowaliśmy obostrzenia i znów mamy 400 przypadków. To może wcześniej jednak za bardzo dmuchaliśmy na zimne, skoro to wszystko się tak bardzo nie zmieniło. Nie, 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 nie. Zacznijmy od początku. Traktujmy wirusa i COVID-19 jak każdą inną formę sprzedaży sieciowej, czyli każdy sprzedawca może sprzedać 1-2 towary, czyli inaczej mówiąc, może zakazić 1 lub 2 osoby. Jeżeli my na samym początku, w marcu, spowodowaliśmy, że wszyscy sprzedawcy uciekli do domów, no to nie ma sprzedaży. I tak to się zaczęło w kwietniu i w maju, gdzie mieliśmy bardzo niską liczbę osób zakażonych ze względu na zatrzymanie tej pierwszej fali epidemicznej. I w tej chwili my wciąż jeszcze korzystamy z tego, co się stało w marcu, bo my właściwie naszego rodzimego wirusa mamy mało. Trzeba się spodziewać, że będzie w tej chwili większa ilość zakażeń, być może przywożonych znów do Polski, gdzie turyści pojawiają się w miejscach, gdzie w tej chwili aktywnie wirus się przenosi i będą wracać z Chorwacji, z Serbii, z Hiszpanii. Czyli za chwilę znowu będziemy mieli nie 250, tylko 500, 600 przypadków dziennie?
zdecydowanie idziemy w tym kierunku, przy czym proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili sierpień i lipiec to nie są miesiące typowo epidemiczne, dlatego że właśnie wielu ludzi jest na urlopach, spędza czas na świeżym powietrzu, nie ma ich w pracy, a więc nie ma ich w zamkniętych biurach, w zamkniętych halach i w związku z tym będziemy ten efekt widzieli powoli. Ja myślę, że kluczowy będzie drugi, trzeci tydzień sierpnia i początek września. Wtedy zobaczymy tak naprawdę, co nas czeka na jesieni. A już 3 tygodnie temu premier Morawiecki mówił przecież głośno: cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tej epidemii, tego wirusa, i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Znaczy, z tej wypowiedzi można wyłuskać pewne rzeczy, które warto na pewno komunikować, natomiast nie warto moim zdaniem zdecydowanie odtrąbić końca pandemii, bo tak nie jest. Wirus, żeby sam się ograniczył, potrzeba około 60% przechorowanych infekcji w danej populacji, co oznacza, że my w Polsce, mając 3%, czyli zaledwie 3 osoby na 100 skontaktowały się dotychczas z wirusem, mamy wciąż sytuację tak jak w marcu 2020 roku, czyli jesteśmy populacją podatną na rozwój, szybki rozwój epidemii. No to zależy, jak liczyć, panie doktorze, bo pan w czerwcu już mówił, że możemy mieć 1 000 000 zachorowań i możemy mieć 3 000 ofiar. Pytanie, jak jest dzisiaj? No bo oficjalne statystyki to jedno, a pan mówi, że liczby są zupełnie, zupełnie inne. Skąd pan bierze te liczby? Te liczby brane są przede wszystkim z badań serologicznych, które w tej chwili w Polsce już w różnych ośrodkach są realizowane i one pokazują, że około 3-4% osób badanych ma przeciwciała po przechorowaniu COVID-19. No to są najbardziej racjonalne i najbardziej przede wszystkim wiarygodne dane, bo te dane, które płyną z badań przesiewowych, czy z badań tych genetycznych, które wykonujemy u osób objawowych, to wiemy, że one zaniżają znacznie, w niektórych przypadkach nawet kilkudziesięciokrotnie rzeczywiste liczby zachorowań, ponieważ wiele osób, które ma w tej chwili COVID bezobjawowy, nie zgłasza się w ogóle na badania. No tak, ale jeśli mamy prawie 41 tysięcy potwierdzonych przypadków w badaniach laboratoryjnych, to ilu pacjentów, którzy przechorowali albo są zakażeni koronawirusem, mamy w liczbach w Polsce tak naprawdę? W rzeczywistości? Mm-hmm. Ja w moim modelu, który jest oparty właśnie na tej serologicznej analizie, mnożę średnio liczbę zachorowań razy 30, czyli mamy około 1 200 000 1 300 000 osób, które przeszły, podkreślam, zakażenie od marca. Natomiast jeżeli byśmy liczyli, że liczba zgonów to jest mniej więcej 0,5%, bo tak w tej chwili liczy Światowa Organizacja Zdrowia również ten wskaźnik śmiertelności, no to proszę zwrócić uwagę, że to jest około 5 000 do 6 000 osób. A statystyki mówią o 1600 zmarłych w Polsce. No właśnie, czyli mamy niedoszacowanie około 3,5-krotne i to potwierdzają dane z wielu krajów. Panie doktorze, wakacje nie wyglądają tak, jak wydawało nam się, że będą wyglądały. Pan był gościem naszym w kwietniu i mówił pan wtedy tak: nie będzie wyjazdów grupowych, zespołowych. Musimy raczej zaniechać myślenia o koloniach, obozach, wyjazdach zorganizowanych. Nie porzuciliśmy myśli o koloniach, dzieci jednak jeżdżą na obozy i zorganizowane wyjazdy. No tak, ale w znacznie mniejszym stopniu. Proszę zwrócić uwagę, że jednak w tej chwili obowiązują zasady, po pierwsze, zmniejszonej obsady. Ja też, moje dzieci też zostały w tej chwili na obozach. Puścił pan dzieci na kolonie? Moich synów, tak, ale grupy są małe, 20-osobowe. Mamy zmniejszoną liczbę dzieci w pokojach nocujących, że tak powiem, wspólnie. No jest oczywiście kontrola stanu zdrowia przy rozpoczęciu obozu i słyszymy, że jeżeli jakiekolwiek dziecko zagorączkuje, wówczas podejmowana jest również aktywność badań przesiewowych u pozostałych uczestników obozu. Także można powiedzieć, że wróciliśmy, ale tylko częściowo do tych zorganizowanych form wypoczynku. Natomiast absolutna większość Polaków wypoczywa w kwaterach indywidualnych, czy to w agroturystyce, czy wynajmuje kwatery, ale w każdym razie nie spędza czasu na zorganizowanych dużych imprezach. Właściwie
wycieczki zagraniczne, można powiedzieć, że zanikły. To jest podobno 10% tego, co normalnie Polacy realizują w czasie wakacji. Także jednak myśmy pozostali w tej indywidualnej formie wypoczynku i to jest oczywiście problem branży turystycznej. Natomiast myślę, że jednak Polacy bardzo są ostrożni i to, co widzimy na ulicach, nie do końca koresponduje z tymi decyzjami, które są podejmowane na przykład właśnie w kontekście wyjazdów wakacyjnych. Panie doktorze, czy my jesteśmy przygotowani na szeroką, masową akcję szczepień przeciwko grypie? Nie, myślę, że jesteśmy całkowicie nieprzygotowani, zarówno mentalnie, jak i przede wszystkim zaopatrzeniowo. W tej chwili właściwie już skończyły się zamówienia szczepionek, czyli już teraz właściwie nie ma możliwości zamówienia dużych partii szczepionek dla Polaków. Czyli brakuje szczepionek u sprzedawców? Tak, znaczy w tej chwili firmy nie gwarantują dostawy w tym roku kalendarzowym, dlatego że są ogromne zapotrzebowania na całym świecie. Bardzo wiele krajów ten sezon przyjęło jako sezon szczególnie ważny dla szczepień przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom czy przeciwko krztuścowi, ponieważ te choroby mają podobne objawy. I to jest ważne, żebyśmy zaszczepili się w tym roku przed sezonem przeciwko tym trzem chorobom, które mają podobne objawy jak COVID-19, bo dzięki temu może nie będziemy musieli szukać pomocy lekarskiej, a sezon zapowiada się naprawdę trudny. No tak, ale będę miał szansę się zaszczepić? Znaczy to jest pytanie o to, nie wiem, czy ma pan taką wiedzę, ale czy my jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o te zakupy szczepionki dla polskich pacjentów? Szczepionka w Polsce przeciwko grypie dystrybuowana jest jakby na dwa sposoby. Pierwsze to jest normalna, komercyjna formuła, czyli pacjent zgłasza się na płatne szczepienia zalecane do przychodni i o to zaopatrzenie dbają po prostu przede wszystkim gabinety szczepień. Natomiast mamy drugą formułę, którą realizują najczęściej samorządy, czyli są to darmowe szczepienia dla osób spełniających kryteria najczęściej wiekowe i to zaopatrzenie musi być po stronie samorządów, które realizują te programy. Z tego co wiem, w tej chwili do Polski nie płynie jakaś nadmierna ilość szczepionek, a my pamiętajmy, że rok rocznie wyszczepialiśmy nie więcej niż 1,5 do 2 milionów osób. A my powinniśmy zaszczepić 10 milionów osób, jeżeli mówimy o grupach ryzyk. No właśnie, kto przede wszystkim powinien się zaszczepić przeciwko grypie? Kogo pan będzie szczególnie namawiał w tym roku do takiej szczepionki? Dla mnie każdy pacjent jest oczywiście ważny tak samo, natomiast z punktu widzenia powikłań COVID-19 i grypy rzeczywiście najbardziej taką ważną grupą są osoby po 50 roku życia i dodatkowo jeszcze z chorobami przewlekłymi. A więc po pierwsze wiek, czyli 50+, a po drugie choroby przewlekłe, przede wszystkim schorzenia układu oddechowego czy układu krążenia. To są te osoby, które powinny być w szczególny sposób w tym roku wyłapane, że tak się wyrażę brzydko, we wrześniu i przekonane do tego, aby zaszczepić się. To jest szczególnie ważne, żeby to właśnie był wrzesień, bo w Polsce zwykle jeszcze wrzesień jest spokojny. Dopiero gdzieś od połowy października zaczyna się fala zachorowań epidemicznych wraz z pogorszeniem pogody. No właśnie, ale rozumiem, że przed wrześniem nie mam co pytać w przychodni o taką szczepionkę. Wrzesień to jest ten moment, kiedy te szczepienia ruszą, zaczną się? Tak, zwykle tradycyjnie dostawy szczepień do hurtowni w Polsce, mówimy o szczepionce przeciw grypie, są realizowane pod koniec sierpnia, na początku września. Dlatego w tym czasie staramy się najbardziej aktywnie zachęcać pacjentów, bo wtedy szczepionka jest. Natomiast nie gwarantujemy, że szczepionka na przykład w grudniu czy w listopadzie będzie jeszcze dostępna, bo jeśli będzie duże zainteresowanie, to po prostu te dostawy, które są, wystarczą na miesiąc, dwa. No, mówimy o tym, że zderzą nam się prawdopodobnie fale chorobowe, jeśli chodzi o COVID i o grypę. No to pytanie do lekarza. Jak mam rozpoznać jako pacjent, czy to jest grypa, czy to jednak koronawirus? Nie ma pan żadnych narzędzi do tego. Żadnych narzędzi. Te obie choroby przebiegają na tyle podobnie. Mało tego, właśnie tak jak powiedziałem, jeszcze infekcje pneumokokowe czy infekcje krztuścowe mogą przebiegać naprawdę dokładnie tak samo. Czyli osłabienie, kaszel, gorączka, nagła utrata węchu czy smaku. To wszystko może zarówno towarzyszyć grypie, jak i COVID-owi. W związku z tym
nie ma pan możliwości i my też nie mamy możliwości. No właśnie, lekarz ja pójdę do lekarza, zapytam lekarza, niech mi powie, co to jest, znaczy, to jakie narzędzia będzie miał lekarz. Panu nie powie, ponieważ lekarz nie jest czarnoksiężnikiem. Lekarz może tylko i wyłącznie zbadać, czy jest w pana organizmie wirus grypy, czy też jest wirus COVID-19. Te badania w tej chwili nie są łatwe, bo o ile grypę możemy diagnozować takimi szybkimi testami wymazowymi z nosa, gdzie w ciągu 20 minut mamy odpowiedź, czy jest wirus grypy, czy też nie, o tyle COVID wciąż wymaga diagnostyki genetycznej, a to badanie, jak wiemy, trwa dobę, czasami dwie, czy w niektórych miejscach nawet dłużej. No tak, ale te szybkie testy na grypę, one są dostępne w każdej polskiej przychodni? Lekarze mają możliwość wykonania tych testów? Powinny być dostępne. Ja nie mogę absolutnie zagwarantować, że w każdej przychodni są dostępne, natomiast absolutnie mogą być dostępne, ponieważ zarówno cena takiego testu, jak i jego powszechna dostępność w hurtowniach dają taką możliwość. Także gdyby tylko lekarze chcieli, to mogą jak najbardziej zrealizować ten test nawet w momencie wizyty. Także tu nie trzeba wysyłać pacjenta do laboratorium czy gdzieś na jakieś badania do innych ośrodków, tylko wykonać wymaz w trakcie wizyty i po 20 minutach mieć już odpowiedź, czy to grypa, czy nie grypa. Ale to jest test, za który ja jako pacjent zapłacę, czy NFZ refunduje wykonanie takiego badania? Niestety w tej chwili nie mamy refundacji tych testów. Te testy byłyby wtedy na zasadzie komercyjnej, czyli dodatkowa opłata. Koszt takiego testu to jest około 25 zł, więc może no nie jest to jakaś wielka kwota, ale oczywiście niestety jest to dodatkowa opłata, którą pacjent musiałby wnieść indywidualnie. I jaka jest pewność wyniku takiego badania po tych 20 minutach? No mam 100% pewność, że to jest grypa, a nie koronawirus? Każdy wynik dodatni jest brany pod uwagę jako istotny. Czułość tych testów sięga 90, nawet 5%, czyli można powiedzieć, że pomyłka jest możliwa tylko w 5 przypadkach na 100. I to też jest ważne, że ujemny wynik testu nie wyklucza grypy, czyli my możemy dalej traktować taką osobę jak zakażoną grypą, natomiast dodatni test jest wyraźnie wskazujący na rozpoznanie. Czyli inaczej mówiąc, pierwszy wykonany test przeciwko grypie, jeżeli się okazuje dodatni, nie musimy już szukać dalej. Wiemy, że pacjent ma grypę. Panie doktorze, czasopismo medyczne Lancet donosi o testach klinicznych, które potwierdziły, że dwie opracowywane przez Brytyjczyków i Chińczyków szczepionki na COVID-19 wywołują reakcję immunologiczną i są bezpieczne dla pacjentów. Co to znaczy? Szczerze? To nie znaczy jeszcze nic. To znaczy tyle, że mamy prototyp, który spełnia kryteria szczepionki. Nic więcej powiedzieć o tym nie można. Są to badania tak zwanej pierwszej fazy, czyli badania czy pierwszej na drugą, a więc to są zaszczepione powiedzmy około 100-200 osób, czasami no powiedzmy do 500. No, brytyjskie badania 1000 osób, chińskie próby 500 osób. No właśnie. To są na razie małe grupy, bo pamiętajmy, że aby zarejestrować lek, a w szczególności szczepionkę, trzeba mieć zaszczepionych w badaniach trzeciej fazy na przykład 100 tysięcy osób. Więc myślę, że to są na razie wstępne wyniki, które potwierdziły, że prototyp działa. Natomiast niestety nie możemy powiedzieć nic więcej, czy ta odporność jest trwała, czy te szczepionki są bezpieczne w rozumieniu, czy nie wywołują jakichś poważnych działań ubocznych. I to będzie przedmiotem kolejnych etapów badania. Dlatego ja bym traktował te publikacje na razie jako pewne wstępne raporty z badań klinicznych. Natomiast absolutnie nie można na nich opierać jeszcze planowania rejestracji szczepionek. To dopiero trzecia faza decyduje o tym, czy szczepionka będzie mogła być dopuszczona do użycia. Minister nauki Hiszpanii mówi na przykład, że szczepionka na COVID-19 może być dostępna w jego kraju już z początkiem jesieni, a pan wylewa wiadro zimnej wody na rozpalone głowy, mówiąc, że najwcześniej preparat zostanie wprowadzony do powszechnego użytku, być może dopiero wiosną 2021 roku, tak pan mówił w Pulsie Medycyny. Naprawdę? Tak, to jeszcze tyle potrwa? I w dalszym ciągu potwierdzam to, co powiedziałem. Nawet jeżeli badania trzeciej fazy zostaną ukończone w tym roku, to pamiętajmy, że jeszcze pozostaje okres, który jest niezbędny do analizy wyników, do przeprowadzenia procesu rejestracji, a następnie trzeba wytworzyć, opakować i rozdysponować miliardy dawek. Więc bądźmy realistami, takich projektów nie robi się w jeden dzień. W tej chwili na przykład jest problem
banalny, ze strzykawkami. Proszę mi wierzyć, że w tej chwili nabycie jednorazowej strzykaweczki szklanej z igłą do, gotowej do szczepienia, znaczy do wypełnienia szczepionką, staje się poważnym kłopotem, dlatego że wszyscy chcą mieć te strzykawki na wypadek, gdyby udało im się wyprodukować już skuteczny prototyp. A więc w tej chwili można powiedzieć, że jest polowanie na strzykawki, na igły, na różne inne dodatkowe substancje, które potrzebne są do produkcji szczepionki. Także sprawa nie jest banalna i przez to, że potrzebujemy tych szczepionek przynajmniej 2 miliardy dawek na początek, no to oczywiście będzie wyścig. No właśnie, to jest wyścig, a nie... Dobiegnie do mety, tego nie wiem. Wyścig, a nie współpraca, no bo cel mają wszyscy wspólny, ale rozumiem, że każdy chce tę szczepionkę wynaleźć pierwszy i na tym zyskać. Czyli czy jednak jest tak, że te laboratoria w różnych krajach współpracują, wymieniają się danymi? W tej chwili nie. Jeżeli chodzi o dane dotyczące poszczególnych szczepionek, prototypów produktów, które będą w razie czego produkowane, to jest absolutnie najbardziej strzeżona i nieudostępniana nikomu tajemnica. Są zresztą liczne próby wykradzenia. Słyszymy co jakiś czas, że są ataki hakerskie czy ataki wywiadów gospodarczych na zakłady, które testują szczepionki, bowiem jest to w tej chwili rzeczywiście produkt bardzo pożądany i absolutnie nie ma tutaj już współpracy w takim rozumieniu, że firmy nie wymieniają się informacjami na temat swoich prototypów ponad to, co jest w tych publikacjach. Natomiast pamiętajmy, że szczepionki, które są w tej chwili w testach, można powiedzieć, że każda jest inna. W związku z tym to też będzie bardzo poważny problem w decyzjach później, bo szczepionka oksfordzka jest zupełnie czymś innym niż szczepionka firmy Moderna z Ameryki, a jeszcze zupełnie czymś innym jest szczepionka z Chin. Także mówimy o kompletnie różnych preparatach i różnych właściwościach tych preparatów. Czy nasze szpitale są dobrze przygotowane dzisiaj na możliwą, prawdopodobną drugą falę epidemii? Znaczy ja nie wiem nic o żadnych przygotowaniach. Próbujemy w tej chwili w ogóle promować ten temat przygotowania do sezonu. Wczoraj, chyba czy przedwczoraj, została podana informacja o tym, że jest powołany zespół w ministerstwie, no więc można powiedzieć, że dopiero zaczynamy myśleć o tym, że nadchodzi kolejny sezon. Także ja się obawiam, że w szpitalach sytuacja się kompletnie nie zmieniła, wręcz przeciwnie. Myślę, że w tej chwili wiele ośrodków zaczęło pracować normalnie, w rozumieniu zaczęło przyjmować pacjentów planowych, wykonywać zaległe zabiegi. No i to się zbiegnie w naturalny sposób z wrześniowym wzrostem zachorowań na infekcje sezonowe, a więc będziemy mieli moim zdaniem bardzo poważny problem, jeśli do tego czasu nie przygotujemy odrębnych ścieżek dla pacjentów infekcyjnych. No tak, tylko gdzie są te najsłabsze ogniwa? Czy na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę dzisiaj, myśląc o tej drugiej możliwej fali koronawirusa w Polsce? Najsłabsze ogniwo to diagnostyka. Nic się nie zmieniło w tym zakresie. Proszę zobaczyć, że dziennie wykonujemy w dalszym ciągu te same albo nawet mniejsze ilości testów, a więc około 15-25 tysięcy testów dziennie. Mówię o COVID-zie. Po drugie, izolacja, czyli przebywanie pacjenta, który jest podejrzany o COVID, gdzieś w obszarze szpitalnym, czy SOR-u, czy izby przyjęć, tak aby on nie zarażał innych osób. Proszę zwrócić uwagę, że w sezonie infekcyjnym my mamy po 100-150 chorych na SOR-ze przeciętnego szpitala. Połowa z nich będzie wymagała na przykład wykonania testów w kierunku COVID, bo będzie miała gorączkę, kaszel i objawy infekcji. To są gigantyczne liczby testów, a czas oczekiwania będzie rósł w miarę wzrostu liczby wykonywanych próbek. Czyli inaczej mówiąc, pacjent będzie 2 dni na przykład czekał na wynik i musi w tym czasie być w izolatce. Zajmował miejsce. Tak jest. Będzie czekał na decyzję, co z nim dalej zrobić. Czy idzie do oddziału zakaźnego, czy idzie na oddział izolacyjny, czy może iść na oddział otwarty. Czytam, że Włosi zamawiają pojedyncze ławki dla uczniów w szkołach. Jak my powinniśmy przygotować się na wrzesień w szkole, kiedy dzieci mają się pojawić na nowo w klasach?
To jest chyba jeden z najtrudniejszych, moim zdaniem, elementów tej całej układanki, dlatego że dzieci chorują skąpoobjawowo i często my nie zauważymy u dziecka objawów choroby. Natomiast dzieci mogą zarażać dorosłych i swoje otoczenie. W związku z tym może tak się zdarzyć, że poznamy, że jest, powiedzmy, ognisko epidemiczne w szkole po tym, że nauczyciele będą objawowo chorować, czy obsługa. Natomiast dzieci będą się czuły dobrze. To może powodować natychmiastowe zamykanie szkół. Zresztą to, co już widzimy w tej chwili, na przykład w przedszkolach, prawda? Jeśli znajdzie się jedno czy dwoje dzieci chorych, zamykana jest cała placówka. I to może bardzo poważnie zaburzyć proces edukacji. Ja nie jestem przeciwny temu, żeby dzieci wróciły do szkół, natomiast musimy skrajnie dokładnie monitorować sytuację epidemiologiczną i tam, gdzie ona się będzie pogarszać, być może trzeba będzie szkoły zamykać na 2-3 tygodnie po to, aby uspokoiła się ta sytuacja. Także musimy być przygotowani na edukację hybrydową, tak zwaną, czyli część w internecie, część online, część w salach, bo może tak być, że będziemy musieli rozpoczęte zajęcia w klasach przerwać, tak? Trzeba przygotować system, aby to nie było zaskoczeniem. Dostał pan ostatnio jakieś zaproszenie na wesele? Tak, i odmówiłem. Dlaczego? I z tego, co wiem, to wesele ważny zostało dzień odwołane. Aha, aż tak. Znaczy, wie pan, dziś moim zdaniem organizacja wesela jest skrajnie ryzykowna. Szczególnie jeśli ma być to duże wesele powyżej 100 osób, gdzie ludzie przyjeżdżają z różnych terenów Polski, gdzie mamy również seniorów. To jest moim zdaniem absolutnie lekkomyślny pomysł i nie chciałbym brać w nim udziału. Mam nadzieję, że to odwołane wesele było z powodu koronawirusa, a nie żadnego innego. Nikt się nie rozmyślił. Ale są powiaty w Małopolsce na przykład, gdzie sanepid wręcz odradza organizowanie takich uroczystości, przyjęć weselnych. Ale czy takie ograniczenia lokalne mają w ogóle sens, skoro przyjeżdżają na uroczystość weselnicy z różnych części kraju? To znaczy ograniczenia lokalne, jestem jak najbardziej za tym, aby zarządzać pandemią w Polsce czy epidemią w Polsce na poziomie powiatowym. My mamy jednak bardzo duże różnice między powiatami i w jednym powiecie sytuacja jest znakomita. Były, nie wiem, 3 zakażenia od początku epidemii, a znowu w innych mamy bardzo trudną sytuację. I to można na poziomie właśnie władz powiatowych czy wojewódzkich znakomicie tym zarządzać. Musi być tylko współpraca właśnie między tymi władzami, dlatego że chociażby w tej chwili mamy imprezy, prawda, masowe, dozwolone i każda impreza masowa wymaga zezwolenia władz lokalnych. No jeśli sytuacja na danym terenie będzie zła, ja uważam, że po prostu nie należy zezwalać na organizację takiej imprezy. To powinno być moim zdaniem bardzo mocno promowane przez zarówno władze centralne, jak i przez nas, przez lekarzy, bo dziś właśnie zarządzanie epidemią na poziomie miasta, gminy czy powiatu jest ważniejsze niż nawet te decyzje podejmowane na szczeblu centralnym, gdzie wiemy, że Polska jest jak łaciata, że tak powiem, krowa. Mamy łaty białe, ciemne, jasne. Mamy po prostu bardzo zróżnicowaną gęstość zachorowań w Polsce i byłoby niesprawiedliwe i niemądre traktować cały kraj tak samo. Zastanawiałem się, czym pozytywnym moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę. Szukałem, myślałem i znalazłem, panie doktorze, prezydent Donald Trump przekonał się do noszenia maseczek. Tak, ja myślę, że optymistyczne jest wszystkim to, że my wiemy o tym wirusie już bardzo dużo i wiemy przede wszystkim, że są bardzo proste 3 sposoby pokonania go. Maska, dystans i dezynfekcja rąk czy otoczenia. Te 3 elementy redukują ryzyko choroby aż o 80%. Doktor Paweł Grzesiowski, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia i dużo zdrowia życzę. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.